Zrobię teraz coś, co was trochę zgorszy. No zobaczymy, jak zareagujecie. Chodzi mi o taką piosenkę, powiedzenie, które się w kółko powtarza i zamierzam w ten sposób zaczynać swoje wykłady, że będę to powtarzał, aż wszystkim uda się przekroczyć szklaną barierę między Park Audytorium a naszym wspaniałym holem. Są takie piosenki, które się zapętlają? Siała Baba Mak, tak? No, ale już dalej nie pamiętam. Dobrze. Opowiem dzisiaj pewną historię dziwną. Czy jesteście gotowi na dziwną historię? Był sobie pewien człowiek, naukowiec, był antropologiem, jeździł po świecie i rejestrował różne dziwne zwyczaje, zjawiska w różnych społeczeństwach, kulturach. Ale to, co spotkał w pewnym miasteczku, wymykało się wszelkim schematom. Ludzie w tym miasteczku mieli bardzo dziwne podejście. Jak na przykład ktoś wygrał w totolotka, to się bardzo smucili. Przychodzili do takiego człowieka i go pocieszali. Wyrazy współczucia, wygrałeś w totolotka. Albo jak spotykali swoich bliskich, to pytali się i upewniali. U ciebie wszystko w porządku? Nie wygrałeś przypadkiem w totolotka, bo słyszałem niepokojące pogłoski. Nie, wszystko w porządku, nie wygrałem w totolotka. Oj, dzięki Bogu, bo martwiłem się, że wygrałeś. Nasz antropolog był bardzo zdziwiony tym zjawiskiem, zwłaszcza, że dotyczyło różnych innych dziedzin życia, na przykład pracy, jak ktoś szukał wymarzonej pracy albo kandydatki na żonę, przyjmij wyrazy współczucia, słyszałem, że masz narzeczoną. Nie, spokojnie. Słyszałem, że znalazłeś wymarzoną pracę. Nie, spokojnie, nie znalazłem. Oj, to dobrze, bo już się martwiłem, że znalazłeś. Przyznacie, że bardzo dziwne miasteczko. Antropolog postanowił dotrzeć do genezy tego niezwykłego zjawiska i po kilku miesiącach badań wiedział już coraz wyraźniej, że ślad prowadził do pewnego miejsca w Biblii, w liście do Rzymian, 8 rozdziale, do takich oto słów. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Ludzie w tym miasteczku lubili być nade wszystko ludźmi nadziei. Co to ma wspólnego z nami i jaki to w ogóle ma sens, to się okaże podczas poznawania kolejnego odcinka Ewangelii Jana z 8 rozdziału. Przeczytajmy pierwszą część słowa Jezusa. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie urodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz on mnie posłał. W tej części Ewangelii Jana występuje pewien problem. Wielu ludzi pod wpływem nauczania Jezusa uwierzyło w Niego, tak przynajmniej o sobie myśleli. Jezus jednak był świadomy, że to było bardzo płytkie i powierzchowne.
Dlatego prosił ich, aby zbyt pochopnie nie nazywali się jego uczniami i pomagał im odkryć, że nie mają jeszcze tej wiary, o którą chodzi. Rozmówcy jednak bronią się i nie są skłonni przyznać, że mają jakieś problemy z wiarą. Jak się bronią? Wers 39, jeszcze raz. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Ojcem naszym jest Abraham. Twierdzą, że idą śladami Abrahama. Co Jezus odpowiada? Gdyby tak było, to byście inaczej postępowali. Pełnili czyny Abrahama. Czym charakteryzowała się wiara Abrahama? Czym się charakteryzowała, czego oni nie mieli? Popatrzmy w inne miejsce Biblii, do listu do Rzymian, 4 rozdział. Co tam jest powiedziane o Abrahamie? On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. Czym charakteryzowała się wiara Abrahama? Była to wiara Bogu na słowo. Słowo Boga wystarczyło. Abraham wierzył, ponieważ Bóg coś powiedział. Bóg obiecał mu syna, i przez kilkadziesiąt lat go nie otrzymał. Sara miała problemy, ale miał nadzieję, bo Bóg powiedział. Wreszcie już nie było nadziei, zbliżał się do setki, po ludzku już nie było nadziei. Ale czy coś się zmieniło? Czy obraził się na Boga? Czy miał do Niego pretensje? Nie, ponieważ tym charakteryzuje się wiara, o którą chodzi. Oczekiwanie z nadzieją. Wiara jest nicią, która wiąże nas z Bogiem. Jest to wiara na słowo, pełna nadziei. Bóg przetrzymał go bardzo długo, ale Abraham nie obraził się na Boga, lecz dalej oczekiwał z nadzieją, bo na tym polega wiara. Wierzył, bo Bóg powiedział. Chociaż nieraz słowa Boga były bardzo trudne do przełknięcia, gdy Abraham już miał syna, Bóg dał mu polecenie, które było najtrudniejsze z możliwych, by złożył swojego syna na ofiarę. Nie można sobie wyobrazić trudniejszych słów ze strony Boga. Abrahamowi już się wydawało, że ma to, na co czekał, to najbardziej upragnione, co byłoby naturalną reakcją człowieka. Żal, pretensja, a nawet nienawiść do Boga, który zabiera coś najcenniejszego. Jednak nie w tym przypadku. Nie Abraham. Nie odszedł od Boga, nie miał sprzeciwu czy żalu. Dlaczego? Bo wierzył. Skoro Bóg obiecał, że od Izaaka, czyli jego właśnie potomka, będzie wywodził się cały naród, tak się stanie. Zaufał na słowo. Taką wiarę Bóg w nim zbudował. A jak reagują rozmówcy Jezusa na słowa, które pochodzą od Boga? Wers 40 jeszcze raz. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Jak reagują? Chcą zabić. Bo nie były to słowa, które by się im spodobały.
nie są skłonni zaufać, raczej jest sprzeciw, wrogość, bunt. A utrzymują, że wierzą, nazywają się wierzącymi. Ale nie tą wiarą, o którą chodzi. Prawdziwa wiara to zaufanie słowom Chrystusa, choćby były najtrudniejsze. Bóg każdego człowieka, który deklaruje się być naśladowcą Chrystusa, przeprowadza przez takie doświadczenie, które można ująć słowami: oddaj mi to, co masz najcenniejszego. Jaka będzie reakcja? Oddaj mi to, co masz najcenniejszego, na czym ci najbardziej zależy. Coś, co jest twoim największym aktualnym marzeniem, upragnionym stanem. Oddaj mi to, a nie pożałujesz. Ja jestem Bogiem i ja ci to mówię, nie pożałujesz. Jaka będzie reakcja? Czy zaufam na słowo, że warto? Czy raczej żal, bunt, wrogość, nienawiść? Ludzie, z którymi Jezus rozmawiał w tamtej chwili, utrzymywali, że wierzą, ale ich wiara była pozorna. Jezus chce im pomóc, poprowadzić w stronę wiary Abrahama. Ale najpierw musieliby przyznać, że ten rodzaj wiary, który mają, to jeszcze nie to. Czy byli skłonni to uznać? Co odpowiadają? Wers 41 jeszcze raz. Myśmy nie urodzili się z nierządu. Jednego mamy Ojca, Boga. Nierząd to symbol niewierności wobec jedynego Boga w historii Izraela, pomieszanie czci wobec Boga z czcią wobec innych bóstw. No, istota leży w tym oddawanie serca innym wartościom niż Bóg. Co więc odpowiadają Jezusowi? My nie jesteśmy jakimiś religijnymi mieszańcami. My nie jesteśmy jakąś podejrzaną grupą religijną. Nasza religia, w którą się angażujemy, jest doskonała. Bóg jest naszym Ojcem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie i tak dalej. Ale co Jezus odpowiada na te argumenty? Wers 42. Jeszcze raz. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Co Jezus przez to mówi? Gdybyście mieli wiarę, to byście kochali Boga za to, jak was prowadzi. Chociażby nie była to droga przez was w danej chwili wymarzona. Jednak z ich strony na to, co Jezus mówi, jest wrogość, a nie miłość. Nie chcą przyjąć wyroków Boga za dobrą monetę. Tak Jezus pomaga im zobaczyć powoli, że to jeszcze nie jest ta wiara, o którą chodzi. Coś tam wierzą, jakoś tam wierzą. Jak Jezus dalej stara się im pomóc? Przeczytajmy drugą część fragmentu, w zasadzie jeden wers, 43. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Co przeczyło ich przekonaniu, że wierzą? Nie mogli słuchać nauki Jezusa. Fizycznie słuchali, nawet nazywali się uczniami, ale tak naprawdę reagowali z wrogością, niechęcią. Nauka Chrystusa działała im na nerwy, irytowała, nie mogli jej ścierpieć. Wcześniej to było dobrze ukryte, robili wrażenie, że uwierzyli, byli gotowi się uczyć. Jednak gdzieś głębiej w sercu nauka Chrystusa drażniła ich, mocno irytowała. No bo jest proste pytanie. Jak długo można ufać komuś, kto nie spełnia swoich obietnic? Jaka jest odpowiedź?
przypadku Boga tak długo, ile będzie trzeba. W zasadzie nie ma problemu, bo skoro ufam, to ufam. Nie, ufam jeszcze tydzień, a jak nic się nie stanie, to już nie ufam. Biorę zabawki i idę na swoje podwórko. Nie, ufam, to ufam. Tydzień, miesiąc, rok, 5 lat, 40 lat. Nie ma problemu. Wbrew nadziei, Abraham, wbrew nadziei uwierzył nadziei. Nadzieja, której spełnienie się ogląda, już nie jest nadzieją. Wiara, czyli zaufanie do Boga, stosuje się do rzeczy, które jeszcze się nie stały. I taka wiara jest zasadniczą nicią, która wiąże nas z Bogiem, tak naprawdę jedyną. I weryfikuje się na rzeczach, które jeszcze się nie stały. Taka wiara nie jest w najmniejszym stopniu naruszana przez to, że coś się jeszcze nie stało, niezależnie od długości czasu. Czy to będzie oczekiwanie na dziecko, potomka, jak w przypadku Abrahama, czy oczekiwanie na to, by poznać wreszcie osobę, z którą przyjdzie dzielić życie, czy oczekiwanie na wymarzoną pracę. Ktoś powie, nie ufam Bogu, bo nie spełnił moich nadziei. Pomylenie pojęć. Zaufanie stosuje się tylko do czegoś, co jeszcze się nie spełniło. Jeśli powiem, nie ufam Bogu, bo nie spełnił swoich obietnic, pomylenie pojęć. Raczej trzeba powiedzieć, ufam Bogu, bo nie spełnił jeszcze swoich obietnic. Jeszcze nie spełnił, więc dalej ufam. Doskonały układ zaufania. Ufam, bo Bóg nie spełnił jeszcze obietnicy. Czasami jednak Bóg postanawia popsuć układ zaufania i już spełnić obietnicę, bo ma też inne plany, by jednak odpowiadać na nasze zaufanie do Niego. I Bóg w końcu popsuł ten układ, dał Abrahamowi syna. I już nie było w czym ufać. Ale później znalazł sposób. Powiedział, że Abraham ma złożyć tego syna na ofiarę. Abraham znowu nie obraził się na Boga i go nie znienawidził, lecz wierzył, oddał. W końcu Izaak przeżył, ożenił się, miał 2 synów i wszystko dobrze się toczyło. Już nie trzeba było ufać w tej sprawie, ale Bóg lubi, jak wiąże nas z Nim ta nić zaufania. I zatroszczył się o inną obietnicę i powiedział Abrahamowi, że dostanie pewien kraj jako ziemię dla swoich potomków. A w przypadku tej obietnicy Abraham nie zobaczył ani piędzi tej ziemi. Mógł spokojnie całe życie ufać. Bóg czasami chce dać już rezultaty wiary, czasami nie chce przeciągać w nieskończoność, bo ma też inne plany. I wreszcie odpowiada na nasze zaufanie. On ma doskonały timing. Osobisty przykład z ostatnich dni. Znacie temat postów Imagine, tak? Większość z was, prawda? Zdjęcie, wybrana sentencja z Biblii, krótka refleksja, wyobraź sobie, 1 na tydzień. Możemy wysyłać to do swoich znajomych, by uraczyć ich odrobiną Bożego Słowa. Ufając, że to ziarno i w ich życiu przyniesie taki świetny plon jak w naszym. Więc posłałem zajawkę Imagine do szerokiego grona swoich znajomych, no nie takiego znowu wielkiego, ale jednak, z zapytaniem,
czy chcą, bym im to przysyłał. Ufając Bogu, że zrobi z tego jakiś użytek, że ktoś tam odpowie, że chce. Ufam i cisza. Okej, właśnie o to chodzi, wierzę, by ufać. Doskonały układ. Im większa cisza, tym bardziej, im bardziej nic się nie dzieje, tym większa okazja do ufania. Więc wyobraziłem sobie, że mijają dni, tygodnie, miesiące, a ja ciągle ufam, będę już zbliżał się do 90. A jak nie za mojego życia, to w naszej wspólnocie, gdzieś tam za 400 lat, pierwsza osoba odpowie na post Imagine i powie, przysyłaj. Ale Bóg postanowił nieco popsuć ten układ. Nie może być doskonale. Dyń. Jeden z moich najbliższych kolegów z liceum, mieszka w Australii, odpowiada w mailu, hej Grzegorz, przysyłaj. Jestem wprawdzie ateistą, ale widzę, że to nie jest tylko jakaś religia, więc przysyłaj. A w ogóle to co u ciebie słychać? No cóż, no nie będzie tylko nadziei, będzie trochę spełnienia. Okej, ale jeden przypadek nie zaszkodzi, na szczęście w Australii. Nie lubicie Australii? U nas jest ładniejsza roślinność, macie rację. Ale tam mój kolega wyjechał. Mija parę dni, dyń, kolega z podstawówki. Jeden z najbliższych przyjaciół, z którym szaleliśmy na rowerach, jest obecnie profesorem na jednym z krakowskich uniwersytetów. Przysyłaj. Potem było jeszcze jedno dzyń, kolega z liceum, obecnie w Stanach. A już myślałem, że będę się tak delektował nadzieją. Czysta sytuacja. Takie rzeczy, w których ufamy Bogu, czy coś się w nich dzieje, czy się nie dzieje, czy Bóg już odpowiada, czy jeszcze nie, czy w ogóle za naszego życia, to na wiarę nie ma żadnego wpływu. Na tą wiarę, o którą chodzi. Wiara, ta wiara, o którą chodzi, jest dziełem Boga w sercu człowieka, jest jak ślad dłuta na kamieniu i nie ma na nią wpływu to, co się dzieje albo nie dzieje, czy coś się spełnia, czy nie spełnia. Ona jest, bo Bóg ją w nas zbudował. Taką właśnie wiarę Bóg chce w nas budować. Co zrobić, jeżeli jeszcze takiej wiary w sobie nie widzę, gdy nie ma jeszcze symptomów, gdy raczej reaguję pretensją do Boga, gdy nie spełnia moich oczekiwań w tym czasie, który jest według mnie przyzwoity. Co zrobić? O tym za chwilę, bo tu jest miejsce na pewną dygresję, dobre miejsce. Mówiłem wcześniej o tych postach Imagine, jak możemy mieć interakcję z ludźmi wokół nas, ze światem, by dzielić się tym ziarnem, które dobre skutki w naszym życiu wywołało. I gdy słuchacie tego, co mówię, to ja z kolei tak staram się domyślić, o czym myślicie. I tak się domyślam, że czasami się zastanawiacie nad akcentami, które stawiam, że o czymś mówię mniej, o czymś więcej. Więc jest dobra okazja, by powiedzieć o idealnym rozłożeniu akcentów, jakie raczej powszechnie przyjmuje się wśród chrześcijan. Można to zilustrować przy pomocy koła do roweru typu śmigło. Czy wiecie, co to jest koło śmigło do roweru? Nie wiecie. Nowoczesne, z tytanu. Ma tylko 3 do 5 szprych, zwłaszcza do tak zwanych czasówek, etapów kolarskich na czas. Tam pojawiają się te koła z takimi, powiedzmy, 4 tylko tytanowymi poprzeczkami, szprychami. Czy ktoś z was ma rower z takim śmigłem? Pewnie by się znalazł.
I to jest dobra ilustracja idealnej równowagi, bo najważniejsze jest, by szprychy w kole były tej samej długości, bo gdyby było inaczej, to by się trochę źle jechało. I to jest właśnie dobra ilustracja równowagi. Cztery dziedziny życia chrześcijanina w równowadze. Cztery takie dziedziny, szprychy. Pierwsza to Słowo Boże, czyli słuchanie tego, co Bóg mówi do mnie. Druga szprycha to modlitwa, czyli co ja odpowiadam Bogu na to. Trzecia szprycha to nasze relacje z chrześcijanami, jak ze sobą rozmawiamy. I czwarta szprycha to nasze relacje ze światem, jak sobie rozmawiamy z innymi ludźmi. I ktoś może odnieść takie wrażenie, że dużo mówię o naszej relacji ze światem, o trosce o świat, a mniej o innych dziedzinach. Czasami rzeczywiście, ale tylko po to, by wyrównać tą dziedzinę z innymi. Tylko wtedy, kiedy mam wrażenie, że trzeba przyłożyć nieco więcej akcentu gdzieś, żeby to zrównoważyć. I chociaż mówię tutaj o trosce o świat, to tak naprawdę troszczę się o was i o siebie, by ta ważna sfera nie pozostała niespełniona, bo Bóg nas zapewnia w swoim Słowie, że Duch Święty, jak wszystko w nas jest okej, to Duch Święty wzbudza w nas szczególną troskę i pragnienie, by pomóc ludziom szerzej. Często ci ludzie są też naszymi bliskimi. I jest w nas głębokie pragnienie, marzenie, by podzielić się z nimi tym, czego sami doświadczyliśmy. I dlatego, ponieważ ta dziedzina bywa czasem najtrudniejsza, trochę jest tutaj więcej akcentu, ale tylko po to, żeby to zrównoważyć, żeby koło równo jechało. I trzeba to równoważyć z innymi sferami, czyli wspólnotą, słowem, modlitwą. I będzie w tym roku trochę o tym, jak najlepiej troszczyć się też o innych chrześcijan. Zastanawiam się też nad pewnym tematem i poszukuję tego z modlitwą, jak zrealizować taki oto temat w naszych grupach, czyli kręgach i też może w tych prezentacjach. Temat brzmi Duch Święty i charyzmaty. Jak to, o czym mówi Nowy Testament, wszystko, co mówi na ten temat, może być w pełni realizowane dzisiaj w takiej wspólnocie jak nasza. By być wspólnotą, która wzorcowo zachowuje równowagę w czterech dziedzinach chrześcijańskiego życia, w tej równowadze będziemy najbardziej szczęśliwi, kiedy wszystkich z tych czterech rzeczy będziemy na równi doświadczać. Powracając do rozmowy Jezusa z tamtymi ludźmi, którym wydaje się, że wierzą, Jezus podejmuje dalszy wysiłek, by pokazać im, że jednak potrzebują coś z tym zrobić. Okazuje się, że potrzebują jeszcze mocniejszych słów. Zresztą popatrzmy. Kolejna część fragmentu. Jezus mówi: wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Dlaczego warto zająć się tematem, coś z tym zrobić, jeżeli moja wiara nie wytrzymuje jeszcze próby? Ze względu na skutki. Jezus mówi, tutaj niełatwe słowa do tamtych ludzi, wy macie diabła za ojca.
Mocne stwierdzenie, ale w jakim znaczeniu? Kontekst wskazuje, że w znaczeniu wzorca myślenia. Jedno kluczowe słowo opisuje tutaj wzór myślenia szatana. Jakie słowo? Kłamstwo. O co tu chodzi? Każdy z nas, dokonując jakiejkolwiek oceny, posługuje się pewnymi wzorcami w swoim umyśle, przykłada dane zjawisko do wzorca i dzięki niemu ocenia. Inaczej mówiąc, u podstaw myślenia leżą określone aksjomaty, pewne w tym przypadku wartości, które pozwalają oceniać. We wzorze myślenia, który daje szatan, aksjomaty są zdeformowane, nie są prawdą. Dlatego człowiek, gdy przykłada coś do wzorca, odczytuje to fałszywie. Jak na przykład stary, rozciągnięty metr krawiecki, mierzysz nim długość blatu, jedziesz do Castoramy, proszę mi uciąć tyle centymetrów, przyjeżdżasz do domu za krótki. Podobnie zdeformowany wzorzec myślenia, który jest kłamstwem. I wtedy jakaś obiektywna prawda, która jest prawdą, przykładana do wzorca, wydaje się kłamstwem. Zobaczmy, co Jezus mówi do tamtych ludzi, wers 45. Ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie. No tak, Jezus mówi prawdę, ale oni przykładają ją do swoich wzorców i one prawdę pokazują jako nieprawdę. Szatan jest nazwany ojcem kłamstwa. Wystarczy wmówić człowiekowi jedną nieprawdę i pozbawiony jest trzeźwej oceny. Jak samolot z usterką. Bywało w historii lotnictwa, że zawiódł jeden czujnik, by cały system wariował i dochodziło do katastrofy. Na przykład zdarzyło się, że obsługa naziemna zakleiła czujnik wysokości, by podmalować fragment poszycia i zapomniała ten kawałeczek folii zdjąć. Gdy samolot wystartował nad ocean, komputer dostał fałszywe dane i próbując gwałtownie zwiększyć wysokość, doprowadził do przeciągnięcia i samolot spadł do oceanu. Zginęło kilkaset osób. Wystarczy, że szatan wmówi nam parę fałszywych założeń i katastrofa gotowa. Na przykład takie założenia: prawdą są twoje uczucia, to, co czujesz. Jak często taki slogan znajdujemy, nawet na jakiejś torebce słodyczy danej firmy, czynisz tak, jak się czujesz, czujesz się tak, jak właśnie smakujesz i tak dalej. Albo inna prawda, kompasem są twoje pragnienia. O twojej wartości świadczą twoje osiągnięcia. Zobacz, jak inni cię wyprzedzili. Szatan zakleja nam czujnik wysokości. Wtedy patrzymy na Boże Słowo, na słowa Jezusa i wyskakuje nam nieprawda. W dziedzinie poczucia własnej wartości, w dziedzinie moralności, w dziedzinie pieniądza. Katastrofa jest tylko kwestią czasu. Dlatego komputer pokładowy, mówiąc obrazowo, wskazywał tamtym ludziom, że Jezus jest oszustem, że zwodzi ludzi. A jakie były fakty? Był Zbawicielem, który przyszedł, żeby ich uratować. Jezus mówi,
kto z was udowodni mi grzech? Czyli inaczej mówiąc, coś nie tak z waszymi przyrządami. I już wkrótce rzeczywiście będą stawiali fałszywych świadków jednego za drugim, aby na siłę coś udowodnić, pokazać jako prawdę. Człowiek myśli, że wierzy w Boga, jest zadowolony z siebie, ale ma fałszywe dane na wejściu. Inne symptomy pokazują, że jest inaczej, że nie ma żadnej wiary. Jakie symptomy? Na przykład o istotnym symptomie mówi wers 47. Jeszcze raz go przeczytajmy. Jezus mówi, kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Jednym z symptomów jest to, co człowiek robi ze słowami Boga, które do niego docierają. Czy ich słucha? Ale w jakim znaczeniu słucha? Co to znaczy słuchać słów pochodzących od Boga? Jak Abraham. Ufać Bogu na słowo, że zrobi tak, jak powiedział. Ludzie myśleli, że wybrali Boga i że są uczniami Jezusa, ale jest test. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Nie słuchali, ich wiara była fikcją. Dlaczego Jezus tak o to walczy? Oprócz tego, że zależało mu na każdym z nich z osobna. Już niedługo odejdzie do Ojca. Co by było, gdyby taki stan się utrzymywał? Do kościoła, który już niedługo zostanie zainaugurowany, weszliby ludzie, którzy nie stali się w swoich sercach uczniami i nie mieli wiary. I od samego początku Kościół byłby czymś, co trzeba reformować. To było nie do przyjęcia i dlatego Jezus z tym tematem się rozprawił. Trzeba było to ujawnić. Nie, jak widzieliśmy, nie przebierając nawet w słowach. Jakie jest rozwiązanie sytuacji? Co zrobić, jeżeli wiara według wzorca Abrahama nie weryfikuje się we mnie? Jeśli symptomy nie potwierdzają w człowieku takiej wiary? Jeżeli symptomy nie potwierdzają, to znaczy, że Bóg jej jeszcze nie zbudował, a nie zbudował, ponieważ człowiek mu jeszcze na to nie pozwolił, bo Bóg stworzył człowieka z prawem wyboru i to prawo szanuje. Jeżeli człowiek mu jeszcze nie pozwolił, inaczej mówiąc, nie nawrócił się do końca, jeżeli nie dał Bogu nieograniczonego dostępu do swojego serca, no to trzeba do końca się nawrócić. Trzeba naprawdę przyznać przed Bogiem, przyznać się do swojego buntu, może czasami gdzieś tam ukrytego, do obojętności. Trzeba wyznać, czyli samemu też uznać ten stan i podjąć decyzję nawrócenia. Decyzję całkowitego zaufania Chrystusowi na słowo. Radykalne nawrócenie, nawrócenie do końca. No jedyne, które jest naprawdę nawróceniem. Jeżeli Duch Święty daje ci takie przekonanie, że nie odwróciłeś się, czy nie odwróciłaś jeszcze do końca od swojej niewiary i buntu, jeszcze nie ma zaufania na słowo, jeszcze symptomy pokazują coś innego, możesz dzisiaj ten brak uzupełnić. A gra idzie o najwyższą stawkę, tak? Możesz wyznać Bogu niewiarę, niepełne oddanie i oddać się Jemu całkowicie. I jest to właśnie, patrząc przez ten dzisiejszy obraz, taka decyzja zaufania Bogu, jak Abraham. Zaufał, bo Bóg powiedział. Czy taki jest rodzaj wiary w tobie? Jeżeli nie,
to nie bój się nazywać rzeczy po imieniu. Wyznaj Chrystusowi swoją niewiarę i proś o przemianę. Ale jest to problem duchowy, który trochę wykracza poza nasze własne możliwości. Więc jeśli ktoś nie ma pewności co do stanu swojego serca, oto rozwiązanie, modlitwa z psalmu 139, która jest najlepszą modlitwą na taką okoliczność. Jak się modli autor? Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje troski. I zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Warto prosić Boga, by ujawnił. On to zrobi, bo On lubi się tym zajmować. Chodzi o wyjaśnienie tej sytuacji. Gdy ludzie nabierają przekonania, że są uczniami Chrystusa, bo uczestniczą w jakichś chrześcijańskich spotkaniach, ale jest pytanie, czy ufam Bogu na słowo, niezależnie od okoliczności? Czy trzeba czekać z nadzieją dzień, tydzień, miesiąc, rok, 40 lat, a może niektóre rzeczy nie za naszego życia, no ale żyjemy nie tylko tutaj na ziemi. Powracając do naszego antropologa, bo na początku była ta historia, który spotkał bardzo dziwną społeczność w pewnym miasteczku. Spotkał ludzi, którzy żyli nadzieją, wierzyli bez względu na okoliczności, delektowali się wiarą, jaką Bóg w nich zaszczepił i ufali, że jak będzie trzeba, to Bóg zrobi to, co obiecał. Ale najważniejsze jest, żeby ufać, bo to jest ta nić, która wiąże nas z Bogiem, tak naprawdę jedyna. Więc ten antropolog był pod wrażeniem, jakbyście zakończyli tą historię. Co powiecie na taki scenariusz? Antropolog postanowił zamieszkać w tym miasteczku. Znalazł tam żonę, która była wiecznie zadowolona. Mieli dzieci, które bywały zadowolone, no bo jeszcze się uczyły, dopiero dorastały i żyli długo i szczęśliwie. No, widzę, że ten scenariusz wam się już podoba, także sprzedajemy.